Dobra, to cześć wszystkim. Ja jestem Rafał i chciałbym Wam dzisiaj co nieco opowiedzieć o dodawaniu Fluttera do istniejących już aplikacji. Dodawaniu Fluttera do istniejących już aplikacji natywnych, ale nie tylko. Słowem wstępu trochę o mnie. Ja jestem mobile leaderem tutaj w Linko. W sumie od dawna. Z programowaniem mobilnym jestem związany od około 5 lat i głównie moje doświadczenie to jest programowanie mobilne w Androidzie. Ale od jakiegoś czasu też jestem zainteresowany cross-platformowym programowaniem mobilnym. Może nie każdym frameworkiem, ale na pewno interesuję się Flutterem oraz kotlinową platformą. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mnie to porozmawiam. Zapraszam też na mojego Twittera oraz na GitHuba. Na GitHubie są już teraz umieszczone wszystkie przykłady, które będą pokazane dzisiaj. Więc jeżeli będziecie chcieli coś sprawdzić, coś będzie zrozumiałego, to ewentualnie można zajrzeć i zobaczyć, jak to zostało zrobione. Tytułem wstępu, co dziś nas czeka. Na początku opowiem Wam trochę, zrobię krótkie wprowadzenie do dodawania Fluttera do istniejących aplikacji. Powiem, na czym to polega, dlaczego w ogóle jest sens coś takiego robić. Jako że mam dużo większe doświadczenie w programowaniu na Androida, to będę się skupiał na pokazywaniu przykładów z dodawaniem Fluttera do Androidowych aplikacji. I to jest kolejna część, ale poruszę też temat dodawania Fluttera do istniejących już natywnych iOS-owych aplikacji. A następnie będzie niespodzianka. Możemy dodawać Fluttera nie tylko do istniejących natywnych aplikacji, ale do czegoś jeszcze. Do czego, to dowiemy się trochę później. No i na koniec będzie krótkie podsumowanie całej prezentacji. No więc, wracając do tematu. Dodawanie Fluttera do istniejących już aplikacji. O co w tym wszystkim chodzi? Tak naprawdę polega to na tym, że mamy już stworzoną jakąś aplikację pisaną czy to natywnie, czy nie natywnie i z jakiegoś powodu chcielibyśmy dodać tam widoki lub część aplikacji, jakiś moduł, który będzie pisany we Flutterze. Dlaczego chcielibyśmy tak robić? No tak naprawdę jest wiele powodów. Pierwszym takim dość oczywistym powodem, dla którego chcielibyśmy tak zrobić, to jest po prostu chcemy sobie spróbować Fluttera. Pewnie dużo osób obecnych tutaj na sali słyszało dużo dobrego na temat tej technologii. Jednak na co dzień pewnie nie macie szansy tego wypróbować czy to w komercyjnych projektach, czy to w pracy, ponieważ piszecie w innej technologii. Natomiast Flutter umożliwia coś takiego, że możemy go embedować do istniejących już aplikacji i dodawać widoki do istniejących projektów napisanych w innej technologii. To może być jeden powód. Kolejnym powodem może być to, że w trakcie trwania projektu okazało się, że będziemy potrzebować wsparcia dla drugiej platformy. Załóżmy, że piszemy aplikację tylko na Androida. Mamy napisaną już dużą część tej aplikacji. Okazuje się, że aplikacja będzie też potrzebna na iOS-a. Często tak bywa. Pisząc nowe funkcjonalności, nowe funkcje aplikacji, nie ma sensu więc pisać ich natywnie, następnie przepisywać na drugą platformę. Możemy to zrobić chytrzej i napisać je na Flutterze. A następnie przepisać tą część aplikacji, która jest natywna, również na Fluttera. Dzięki temu będziemy działali na obu platformach. Kolejnym takim powodem, dla którego chcielibyśmy użyć Fluttera w istniejącej już aplikacji, to jest może taka chęć zmiany technologii. Znaczy, może piszemy już w jakimś hybrydowym rozwiązaniu, ale nie spełnia ono wszystkich naszych oczekiwań. Chcielibyśmy wypróbować czegoś lepszego, jednak nie możemy przepisać całej aplikacji naraz. Możemy więc pisać po prostu nowe funkcje we Flutterze i w jaki sposób będzie to się wpłynęło w naszą aplikację. Ok.
podczas przygotowywania się do tej prezentacji znalazłem co najmniej kilka podejść do tego, w jaki sposób możemy dodać Fluttera do istniejących już aplikacji. Opowiem dzisiaj o jednym, jednak znalazłem też dwa bardzo ciekawe inne podejścia, o których można sobie też doczytać. Pierwszym z nich jest dodanie Fluttera do naszej aplikacji poprzez wykorzystanie Git Submodules. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tym, to zachęcam do odwiedzenia tego artykułu napisanego przez Tomka. Wszystko pięknie, ładnie jest tam wyjaśnione, co, dlaczego i dlaczego właśnie w taki sposób. Więc nie ma sensu, żebym teraz o tym opowiadał. Można sobie doczytać. Kolejny sposób to jest biblioteka stworzona przez programistów Alibaby o nazwie Flutter Boost. Z tego, co oni piszą, biblioteka ta została stworzona po to, żeby embedować Fluttera do istniejących już aplikacji natywnych w jak najprostszy sposób. I rzeczywiście, z tego, co oni tam przedstawiają, jest to bardzo proste. I zachęcam do sprawdzenia również biblioteki. Jednak dzisiaj skupimy się na podejściu, które opisał nam Tim Flutterowy, czyli wykorzystanie Fluttera Touch. Jest to podejście przedstawione w ich oficjalnym tutorialu. Jest to sposób, który oni promują jako ten poprawny podczas dodawania Fluttera do istniejących aplikacji. To, co jeszcze ważne, to jest to, że feature ten jest jeszcze w preview. Nie wszystko działa tak, jak powinno. Mogą też nastąpić pewne zmiany w API tego wszystkiego, więc nie jest to jeszcze production ready. Mogą nastąpić jakieś zmiany, jednak zachęcam do sprawdzenia tego. No dobra, więc zacznijmy od tego, że chcielibyśmy dodać Fluttera do istniejącej już natywnej aplikacji androidowej. Wyobraźmy sobie, że mamy stworzony projekt androidowy, który ma pewne ekrany, funkcjonalności napisane natywnie, jednak okazuje się, że chcielibyśmy wypróbować Fluttera i dodać go do istniejącej aplikacji. Co się okazuje, to, że dodanie tego Fluttera nie jest wcale takie trudne i wymaga wykonania 4 kroków, które są bardzo dobrze opisane w tutorialu przedstawionym przez Google. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, to stworzenie modułu, który będzie zawierał projekt Flutterowy. Moduł ten powinien być umieszczony w katalogu, który zawiera nasz projekt androidowy. Oczywiście zazwyczaj jak tworzymy aplikację Flutterową, to możemy ją, zawiera ona jakiś widok, który od razu uruchamiamy na telefonie. Tutaj musimy zrobić trochę inne podejście, bo tak naprawdę widoki natywne mamy już obecne w naszej aplikacji, a Fluttera chcemy dodać jako oddzielną bibliotekę. Żeby to zrobić, możemy skorzystać z templatki przygotowanej przez zespół Flutterowy o nazwie Module. Tworzy ona projekt, który ma trochę inną strukturę, porównując do normalnie tworzonej aplikacji Flutterowej. Po wykonaniu tej komendy w naszym folderze zawierającym aplikację, dostajemy folder, w tym przypadku jest to demo Flutter, który zawiera projekt Flutterowy. Co ciekawe, w przeciwieństwie do normalnie stworzonej aplikacji, możecie zauważyć, że katalogi Android i iOS są poprzedzone kropką. Są to foldery ukryte. Nie powinniśmy ich ruszać. Nie powinniśmy zmieniać czegokolwiek, co się tam znajduje, ponieważ foldery te zawierają skrypty, które pozwalają nam na dołączenie Fluttera do naszej już istniejącej natywnej aplikacji. Tak, to jest pierwszy krok, który musimy wykonać, czyli dodajemy kolejny projekt do naszej solucji. Kolejnym bardzo ważnym krokiem, bez którego niestety nasza aplikacja się nie skompiluje, to ustawienie kompatybilności naszego wcześniej stworzonego projektu.
Celujemy tutaj w Java 1.8, tego wymaga Flutter, niestety musimy to zrobić. Jeżeli to dodajemy w build grade naszego projektu. Jeżeli już to zrobimy, to trzecim krokiem jest zmodyfikowanie naszego pliku settings grade. Jest to plik odpowiadający za kompilowanie, za dołączanie naszych projektów, kompilowanie i tak dalej, modułów. Musimy mu powiedzieć, że dodaliśmy nowy moduł do naszego projektu i musi być on uwzględniony w czasie kompilacji. Robione jest to poprzez te cztery linijki tutaj. Przy założeniu, że nasz wcześniejszy projekt natywny nazywa się A. Tak, jeżeli to dodamy, to w bardzo łatwy sposób do naszych zależności możemy dodać nasz projekt Flutterowy, który będzie nosił nazwę Flutter. Po wykonaniu tych czterech kroków mamy już dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez Fluttera w naszym projekcie natywnym. Przed uruchomieniem naszej aplikacji Androidowej, natywnej aplikacji Androidowej, do której dołączyliśmy Fluttera, musimy jeszcze zrobić jedną bardzo ważną rzecz, bez której uruchomienie się nie uda, czyli pobrać wszystkie zależności, które mamy zdefiniowane w obsłuchu. Dobra. To tyle teorii. Czas na demo i pokazanie, jak to wygląda w praktyce. Przejdę sobie do IntelliJ'a. Dobra, mam sobie tutaj stworzony przykładowy projekcik, który pokazuje nam możliwości, jakie oferuje dodanie modułu Fluttera do natywnej stworzonej wcześniej aplikacji. To, co tak naprawdę jest ważne i to, w jaki sposób uruchamiamy, to może zacznę od początku. To jest to. Aplikacja natywna jest napisana w Kotlinie. Mam nadzieję, że większość z Was miała do czynienia z Kotlinem, ale wydaje mi się, że kod jest na tyle czytelny, że nie trzeba tu za wiele tłumaczyć. Aplikacja składa się z jednego widoku. Widok ten zawiera sobie rozprowadzacze do innych ekranów. Widok napisany jest natywnie, jednak wszystkie widoki dzieci są napisane we Flutterze. To, co jest tak. Ten główny widok to jest Activity. On zawiera w sobie fragment. Dobra. I teraz tak. A jeżeli chcemy wyświetlić sobie widok Flutterowy w natywnej aplikacji, to tak naprawdę naszym punktem wejścia do Fluttera jest Flutter View. Czyli to, w czym będziemy wyświetlać cały widok, wszystko związane z Flutterem, to jest Flutter View. A po dołączeniu projektu Flutterowego mamy dostęp tak naprawdę do trzech bardzo ważnych klas, które pozwalają nam na uruchomienie Fluttera w natywnej aplikacji. Wszystko to oferowane jest przez klasę statyczną Flutter. Tak naprawdę ma ona w sobie trzy metody. Możemy wejść do implementacji. Pierwszą z nich i najważniejszą to jest metoda createView. Tworzy ona sobie widoczek, w którym będzie wyświetlana część aplikacji napisana w Flutterze. I żeby widok ten wyświetlić, potrzebujemy przekazać tam trzy parametry. Aktywność, lifecycle potrzebny jest do tego, żeby nasz widok flutterowy miał pojęcie w ogóle o lifecycle androidowym, czy też iOS-owym i w odpowiednim momencie mógł reagować na zmiany. Oraz trzecia rzecz to initial root. Initial root jest specjalnym parametrem,
określającym, który widok flutterowy, który widget powinniśmy pokazać w danym momencie. O tym za chwilę. Jest to pierwsza metoda udostępniana przez klas Flutter. Kolejną z nich jest create fragment. Fajnie, że mamy sobie widok flutterowy, tylko zazwyczaj chcemy go wyświetlić w jakimś miejscu na ekranie, w jakimś komponencie, który pozwala nam na wyświetlenie tego widoku na ekranie. Możemy ręcznie próbować umieścić go w naszym widoku do na przykład aktywności, ale Flutter oferuje nam też klasę, fragment tak naprawdę, który pozwala nam na bardzo szybkie wyświetlenie tego widoku przygotowany przez nas. To jest ta metoda. I jest jeszcze sobie trzecia metoda o nazwie Start Initialization. Metoda ta pozwala na przyspieszenie uruchomienia dat dźwięki na danym telefonie. I fajnie jest ją wywołać, tak jakby rozgrzać tą DarkDM-kę przed pokazaniem widoku flutterowego. Wszystko zajmuje nam wtedy mniej czasu. Dobra. Wróćmy więc do tego widoku, który jest natywny. Tak naprawdę składa się on z trzech przycisków. Każdy z przycisków pokazuje kliknięcie z każdego z danego przycisku pokazuje nam inny widok napisany we Flutterze. Tak. Teraz przejdźmy sobie do definicji danych widoków we Flutterze. Tak naprawdę uruchomienie naszej aplikacji polega na wywołaniu metody, która zwróci nam odpowiedni widget do podanego roota. Czyli tak naprawdę ścieżki, którą chcemy odpalić, którą chcemy uruchomić. Aplikacja pokazowa składa się z trzech ścieżek. Ścieżka pierwsza, czyli sam backslash, to jest defaultowy, czyli jest to root uruchamiany w momencie uruchomienia aplikacji flutterowej. Bo co ciekawe, i o tym też powiem później, jeżeli dodamy sobie Fluttera, moduł flutterowy do naszej istniejącej już aplikacji, to możemy go uruchomić zupełnie oddzielnie, jako oddzielną aplikację, bez nawet potrzeby uruchomienia aplikacji natywnej. Są zdefiniowane również dwa inne ruty, które zostaną, dwa oddzielne widgety, które zostaną pokazane, jeżeli przekażemy odpowiedni parametr do tego ruta. Dobra, to teraz jak w ogóle wygląda ta aplikacja? Mamy sobie Kenneth Capture. O nie. Ups. Włącz jeszcze raz. Fajnie. Zaczynaj od początku. Dobra. No, wyłącz. Znaczy wyłącz QuickTime'a i włącz. Command Q. No wiem. To wyślij raz na dole i wyjmuj zakończenie, bo znaczy, że już nie reaguje na... No próbuj. Tak jest. Co tu się wydarzyło? Jeszcze raz. Teraz zadziała. Dobra. I to jest nasza pokazowa aplikacja. Jest to w pełni natywny widok androidowy. Po kliknięciu na pierwszy przycisk pokażemy sobie prosty widoczek napisany we Flutterze. Mamy tutaj małego laga przy przejściu do tak naprawdę części flutterowej. Jednak jest on obecny tylko w wariancie debugowym. Jeśli mi nie wierzycie, to mam tutaj obok przygotowaną wersję odpaloną na release. Okay. Jeżeli kliknę ten sam przycisk, to działa to natychmiastowo. No i dobra. Wyświetliliśmy sobie prosty widok we Flutterze.
resztę kodu możemy pisać sobie w Darcie, jest bardzo fajnie. Tylko wtedy pojawia się problem, bo zazwyczaj, jeżeli mamy jakąś bardziej zaawansowaną aplikację, to nasza natywna aplikacja, czy to komunikuje się z serwerem, czy przechowuje jakieś dane, których chcielibyśmy też reużyć we Flutterze, w Darcie. Jednak nie mamy łatwego sposobu, żeby to zrobić w przypadku, gdy stworzymy sobie ten widok przy użyciu Flutter fragmentu dostarczonego nam przez Fluttera. Żeby to obejść i żeby w ogóle skomunikować się pomiędzy aplikacją natywną a modułem flutterowym, możemy skorzystać z channeli. Można sobie zrobić takiego małego, fajnego haka, który mogę w sumie nawet pokazać. I to jest start fragment. Jeżeli sobie zajrzymy w implementację, właśnie, może powinienem od tego zacząć. Jak to się nazywało? Tak. Tak. Jeżeli sobie zajrzymy w implementację Flutter fragmentu, to tak naprawdę jest to krótka klasa, która przyjmuje sobie ścieżkę i w onCreateView, czyli w metodzie, która definiuje nam widok, zwraca sobie widok flutterowy z odpowiednim activity, z odpowiednim lifecycle i z odpowiednim rootem. Dlaczego by nie skopiować tego, nie stworzyć własnego fragmentu, który stworzy nam odpowiedni widok i w którym będziemy mogli w jakiś sposób utworzyć komunikację pomiędzy częścią natywną aplikacji, a pomiędzy modułem flutterowym. Czyli skopiowaliśmy sobie metodę onCreateView, ona zwraca widok. Teraz, żeby skomunikować się z Flutterem, czyli z tym modułem flutterowym, do komunikacji z modułem flutterowym istnieje pewnie kilka sposobów do komunikacji. Natomiast ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć o dwóch takich podstawowych i wydaje mi się, że najprostszych. Pierwszy sposób komunikacji to są basic message channels. Tworzenie ich jest banalnie proste. Wystarczy wywołać sobie tutaj konstruktor, który przyjmuje nasz widok, nazwę oraz definicję tego, czego będziemy przekazywać. Komunikacja za pomocą tego kanału jest dwukierunkowa. Możemy komunikować się zarówno z natywnego kodu do Fluttera, jak i z Fluttera do natywnego kodu. I polega ona na wywołaniu metody send lub ustawieniu odpowiedniego listenera. Dzięki temu możemy sobie w łatwy sposób przekazać token, nie token. Możemy przekazać informacje, które zeszły nam w metodzie onActivityResult czy cokolwiek. Jest to w miarę proste. Jednak istnieje też drugi sposób, który pozwala na robienie bardziej zaawansowanych rzeczy, a mianowicie wywoływanie metod natywnych prosto z Fluttera. I robimy to za pomocą metod channeli. Działa to mniej więcej w taki sposób, że w natywnej części ustawiamy sobie handlera, który będzie nasłuchiwał na każdy event, który wyślamy z Fluttera do natywnej części i po sprawdzeniu metody, po porównaniu stringa, który wywołaliśmy z Fluttera, może zareagować w odpowiedni sposób. Możemy tutaj zwrócić dwie rzeczy. Success albo error. Jeżeli nam się udało, to możemy powiedzieć do Fluttera: ej, udało mi się, możesz tam robić sobie coś tam dalej. A jeżeli się nie udało, możemy wywołać error i tyle. Po stronie flutterowej wygląda to również bardzo łatwo. To jest tutaj. Mamy sobie tak naprawdę zdefiniowane dwa kanały tutaj. Ten pierwszy, który jest tutaj zdefiniowany tylko, żeby pokazać, że tak można,
służy do komunikacji w dwie strony. I drugi, który został rzeczywiście użyty do wywoływania metod natywnych. A w tym przykładzie, który za chwilę pokażę, chcemy zrobić tak naprawdę dwie rzeczy natywnie. Po pierwsze, odebrać jakąś wiadomość, żeby pokazać, że komunikacja rzeczywiście działa. A po drugie, poinformować natywną część naszej aplikacji, że został przyciśnięty klawisz back. No i wtedy musimy jakoś tam zareagować. Jeżeli chodzi o to, jak to działa, to mamy tutaj sobie drugi przykładzik. Weźmy sobie jakąś tą wiadomość natywną. O, super, wyświetliło się. Działa. Kliknijmy przycisk back. Rzeczywiście wróciło nam do poprzedniego ekranu. Został zamieniony fragment. Działa. Fajnie. Ale pewnie ktoś na tej sali zastanawia się, co jeżeli mam część widoku napisaną natywnie, a chcę do tego samego widoku wstawić widok napisany we Flutterze. Załóżmy, nie wiem, jakąś znaleźliśmy super animację pisaną we Flutterze, która napisanie jej natywnie zajęłoby bardzo dużo czasu. Mamy gotowca, więc umieśćmy go natywnie. Też możemy to zrobić. I tutaj jest przykład. Mamy sobie tą część widoku na górze, która jest natywna, oraz część widoku na dole, która jest flutterowym widokiem. Wszystko na jednym ekranie. Zrobić to możemy bardzo łatwo. Ja zrobiłem to przy użyciu biblioteki Anko, która udostępnia nam DSL-a, pozwalającego na definiowanie widoków z poziomu kodu. Jeżeli ktoś nie miał do czynienia z tą biblioteką, to wydaje mi się, że kod jest na tyle czytelny, że od razu zrozumie, o co chodzi. Mamy sobie jakiś poziomy widok, który część ma natywną, czyli ten tekst na górze, oraz chcielibyśmy do niego dodać jakiś dodatkowy widok, który de facto jest widokiem flutterowym. Tak. Tyle. Da się to zrobić. I teraz w ogóle dodanie Fluttera do naszej istniejącej aplikacji natywnej niesie ze sobą bardzo dużo zalet. Pierwszą z nich jest to, że wszystkie widoki, nawet części widoków, które napisaliśmy we Flutterze, wspierają hot reloada. Możemy sobie bez problemu uruchomić nasz widok flutterowy w naszej natywnej aplikacji i wszystko, co jest pisane we Flutterze, będzie wspierało hot reloada. Nie musimy za każdym razem przebudowywać aplikacji. To działa, chociaż nie zawsze działa. Ale no to jest preview, więc ma prawo nie działać. I to jest super. Dobra. Część prezentacja. Dobra. Podsumowując więc. Dodanie Fluttera do androidowej aplikacji niesie ze sobą też kilka minusów. Pierwszym takim bardzo dużym minusem, znaczy to zależy, jeżeli ktoś dba o rozmiar aplikacji i chce, żeby aplikacja była możliwie jak najmniejsza, to dodanie Fluttera może nie być dobrym pomysłem. Ta sama aplikacja napisana natywnie zajmowała 8 MB, po dodaniu Fluttera 24,5, czyli powiększyła swój rozmiar ponad trzykrotnie. Można by było to obejść poprzez ProGuardę i minifikację kodu. Jednak problem z tym jest taki, że do tej pory nie mamy zdefiniowanych ProGuardowych rulesów, które powiedzą nam, którego kodu nie powinniśmy wycinać. I próbowałem to zrobić i to jest bardzo problematyczne, nie udało mi się tego osiągnąć. Więc dopóki to nie zostanie zdefiniowane, tak naprawdę nie będziemy w stanie zmniejszyć tego rozmiaru naszej aplikacji. Natomiast to, co jest super, to jest to, że wszystko napisane we Flutterze w Darcie wspiera hot reloada i hot restart.
bardzo przyspiesza to proces developmentu apki i no jest naprawdę super. To, co jeszcze jest bardzo ciekawe, to to, że jeżeli zdefiniujemy odpowiednio te nasze routy i ekrany, które powinny być uruchamiane przy starcie, czyli ten nasz default route, to możemy sobie uruchomić całą tą naszą aplikację, część aplikacji napisaną we Flutterze jako oddzielną apkę. Nie będzie z tym żadnego problemu. Jedyny problem, jaki może się pojawić, to to, że potrzebujemy części danych pochodzących z natywnego kodu. Będziemy musieli to w jakiś sposób sobie mockować, no bo jeżeli uruchomimy Flutter jako część Flutterową jako oddzielną apkę, to niestety do tego nie będziemy mieli dostępu. Ale da się to obejść. Tak. Więc to tyle, jeżeli chodzi o dodawanie Fluttera do androidowych apek. Jest to dosyć proste. Jeżeli chodzi o dodawanie Fluttera do apek iOS-owych, to cały proces wygląda bardzo podobnie. I również nie jest zbyt skomplikowany. Musimy tutaj zrobić tak naprawdę 4 lub 5 kroków, czyli jeden krok więcej niż w Androidzie, ale naprawdę jest to bardzo przyjemne i nie sprawia żadnych problemów. Pierwszy krok, jaki musimy wykonać, to podobnie jak w projekcie androidowym, tworzymy sobie moduł flutterowy. Również w tym samym katalogu, gdzie mamy apkę i nie mamy z tym. I powinno być to dosyć proste. Wywołujemy oczywiście tą samą komendę, co przy tworzeniu tego projektu w Androidzie. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to to, że nasza natywna aplikacja powinna wiedzieć o istnieniu tego naszego flutterowego modułu. Niestety lub stety, Flutter wymaga użycia do tego CocoaPodsów. Żeby to zrobić, wystarczy sobie wkleić te dwie linijki do naszego podfajla i nasz natywny projekt będzie już wiedział o istnieniu modułu flutterowego. Po wykonaniu tych dwóch rzeczy, kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, podobnie jak w projekcie androidowym, to pobrać wszystkie zależności i wywołać pod install. OK. Dwa kolejne kroki, które musimy wykonać, to po pierwsze wyłączyć bytecode'a oraz dodać dodatkowy build phase do naszego projektu iOS-owego, który będzie odpowiadał za to, że przy każdym budowaniu naszej aplikacji natywnej będziemy mieć pewność, że kod dartowy zostanie przebudowany i że weźmiemy odpowiednią wersję tego kodu, który zmienialiśmy. Jak to działa pod spodem? Pod spodem działa to tak, że zostaną tak naprawdę stworzone dwie dynamiczne lipki. Pierwszą to jest Flutter Framework i to jest biblioteka zawierająca cały silnik, który zostanie wbudowany w naszą apkę. A druga to jest App Framework, czyli to, co napisaliśmy. To jest ten nasz cały kod. Wszystkie rzeczy, wszystkie pluginy, wszystko, czego użyliśmy w naszym PubSpecu, co zdefiniowaliśmy w naszym PubSpecu, powinno zostać automatycznie dodane do naszych CocoaPodsów, więc wywołanie dwóch komend, czyli packages get oraz podinstall powinien załączyć wszystkie potrzebne nam zależności. Bytecode oczywiście jest wyłączony. Co ciekawe, automatycznie generowane są ich xconfigi, zawierające wszystkie potrzebne zmienne środowiskowe w zależności od typu buildu, jaki w danym momencie tworzymy. Release, debug i inne. No i ten build phase dodatkowy, który zapewnia, gwarantuje, że za każdym razem budujemy aplikację z najnowszą wersją kodu dartowego. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o wymagania, o to, co musimy zrobić przed dodaniem natywnego modułu. Teraz w jaki sposób zintegrować to do naszej aplikacji. Tak naprawdę są dwie ścieżki. Pierwsza jest dużo prostsza, druga niestety jest trudniejsza. Jeżeli nasz app delegate
nie dziedziczył po żadnej klasie, to możemy po prostu powiedzieć mu, żeby dziedziczył nam po Flutter App Delegate i tak naprawdę to jest koniec. To znaczy koniec. Później musimy jeszcze zdefiniować, zainicjalizować Flutter Engine oraz zrobić, wywołać tam, dopisać dosłownie 5 linijek, ale jest to w miarę proste. Gorzej, jeżeli nasz app delegate dziedziczy już po jakiejś klasie. Możemy to obejść poprzez wykorzystanie UI respondera i powiedzenie mu, że musisz tutaj dziedziczyć więcej niż jednej rzeczy. Niestety podejście to jest trudniejsze i wymaga napisania lub skopiowania większej ilości kodu. Kod potrzebny do przekopiowania jest dostępny w oficjalnym tutorialu Fluttera. Jednak wtedy musimy bezpośrednio powiedzieć naszej apce, w jaki sposób ma między innymi reagować na lifecycle aplikacji, na obsługę gestów itd. Musimy tam overridować trochę metod, ale tak naprawdę to jest copy-paste i nie jest to bardzo uciążliwe. Jeżeli dziedziczymy już po odpowiedniej klasie, zainicjowaliśmy nasz engine, to następnym krokiem, podobnie jak w Androidzie wyświetliliśmy Flutter View, czy ten Flutter Fragment. Jeżeli chcemy wyświetlić widok Flutterowy w iOSie, służy do tego Flutter View Controller i możemy to bez problemu zrobić i wyświetlić. Dobra. A jeżeli chodzi o iOS-ową apkę, to demo nie ma, ale sam proces jest bardzo podobny do Androida. No i teraz niespodzianka. Jeżeli możemy dodać Fluttera do natywnych aplikacji androidowych i iOS-owych, to dlaczego nie moglibyśmy dodać sobie Fluttera do aplikacji pisanych w React Native? Może nie jest to najlepszy pomysł, ale da się. React Native pod spodem tak naprawdę korzysta z natywnych aplikacji, daje nam dostęp do natywnego kodu, więc możemy spróbować uruchomić Fluttera w naszej aplikacji React Native'owej. Czemu chcielibyśmy tak zrobić? Jednym z powodów może być to, że nie odpowiada nam na przykład język, albo, nie wiem, mam jakieś problemy z frameworkiem, da się to zrobić. I tutaj mam też przygotowane demo. Dobra. Ok. Jeżeli chodzi o aplikację przygotowaną w React Native, to jest po prostu template. To jest aplikacja, która jest stworzona po wywołaniu React Native Create. Jedyna zmiana, jaka jest, to mamy sobie przycisk, który po przyciśnięciu odpala nam flutterowy widok. I jak to działa pod spodem? Skoro mamy sobie dwa natywne projekty, androidowy i iOS-owy, to możemy zastosować kroki opisane na poprzednich slajdach i dodać sobie Fluttera do tych natywnych projektów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. I teraz do komunikacji z... React Native umożliwia nam komunikację z natywnymi projektami poprzez natywne moduły. Więc stworzyłem sobie natywny moduł, który nazywa się Flutter moduł, który wystawia jedną metodę. Show Flutter View. Przejdźmy sobie do tego modułu. Jest on napisany w Objective-C. I to, co on robi, to na głównym wątku bierze sobie aplikację, jej delegate'a i pokazuje widok flutterowy. Jeżeli chodzi o ten widok flutterowy, to możemy sobie przejść do Sample View Controller, który jest już napisany w Swiftie. Działa on tak, że na początku pokazuje nam natywny widok iOS-owy, który zawiera jeden przycisk, to jest też wzięte z templatki umieszczonej w tutorialu dołączania
Fluttera do istniejących aplikacji. Wyświetla nam on jeden przycisk i po kliknięciu na ten przycisk pokazujemy sobie Flutterowy View Controller. I to tak naprawdę tyle. To, co musiałem zrobić, to wykonać te wszystkie kroki opisane wcześniej i mogę sobie bez problemu uruchomić Fluttera w aplikacji React Native. I teraz, jak to działa, jak to wygląda? Tak, mam sobie tutaj symulator. Mam sobie widok napisany w React. Tak. Mamy sobie widok napisany w React Native i to jest ten jeden magiczny przycisk, o którym mówiłem wcześniej. Klikamy. Uruchamia się nam natywny widok iOS-owy, który oczywiście można pominąć. Jednak został on tu dodany, żeby było spójnie razem z tutorialem umieszczonym przez Team Flutterowy. No i po naciśnięciu mamy sobie Fluttera. Tak. To działa też kod pilot. Tu jest ten haczyk. Myślałem, że będzie działał bez problemu. Jednak z jakiegoś powodu, jeżeli robię Flutter Attacha, to leci exception. Coś poszło nie tak. No ale to... To jest też preview, więc może kiedyś będzie działało lepiej. No i tak jak mówię, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak robić, znaczy umieszczać Fluttera w React Native'ową chapkę, ale na pewno się da. I nie ma z tym jakichś większych problemów. Dobra, a wracając do prezentacji. Co nam zostało, to tak naprawdę podsumowanie. Jakie są plusy i minusy za dodawaniem Fluttera do istniejących już aplikacji? Zacznijmy od plusów. Pierwszy, naprawdę jest to mega zabawa. Ja miałem super zabawę z tym. Bardzo się cieszyłem, jak zaczął mi działać Hot Reload i że naprawdę bez żadnych problemów udało mi się to wszystko zintegrować. Tutorial przygotowany przez Google jest też super. Nie trzeba robić nic więcej, walczyć z jakimiś problemami. To, co jest super, to to, że działa Hot Reload i Hot Restart. No i czas kompilacji. Nie musimy za każdym razem przekompilowywać całej aplikacji. Możemy korzystać z Hot Reloada, z Hot Restarta. Wpływa to bardzo na czas developmentu. Możemy też uruchamiać sobie tą aplikację oddzielnie. Możemy też uruchamiać ją na innej platformie. Jest naprawdę super. Jednak jest trochę też minusów. Ten Hot Reload i Hot Restart nie zawsze działa tak, jak powinien. I w ogóle nie zawsze działa. Przekazywanie danych pomiędzy Flutterem i natywnymi apkami nie jest jakieś super uciążliwe, ale jednak wymaga napisania trochę tego boilerplate'u i trzeba po prostu z tym żyć. No i to, co chyba najgorsze, to że czasami rzucane są jakieś randomowe błędy przy kompilacji, nie przy kompilacji. I najlepszym przykładem tego, które mogę w sumie nawet teraz pokazać, jest moment, w którym popełnimy jakiś bardzo mały błąd w darcie. Dajmy na to, zapomnimy, że tutaj powinien być średnik. Tylko wyjdę z presentation mode, by każdy mógł zobaczyć konsolę. Dobra, i spróbujmy uruchomić naszą aplikację. To, czego byśmy oczekiwali, to to, że dostaniemy informację o tym, że brakuje nam średnika tu. No i mam nadzieję, że zaraz zobaczymy, co się stanie. Nie. No i teraz, jaki błąd dostajemy? Process command finished with non-zero exit value. I teraz wydaje się, że to jest całkiem błahy błąd. Natomiast ja takiego błędu szukałem chyba godzinę. Bo po prostu zmieniałem coś w kodzie dartowym, przełączyłem sobie okienko, nie zauważyłem, że pali mi się to na czerwono. I teraz przeszukałem pół stacka. Nie było nic na ten temat. I naprawdę to jest problematyczne. No. I tak naprawdę to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć. Ja mam pierwsze pytanie. Bo tam w
wspomniałeś, że trzykrotnie wzrosła wielkość aplikacji po dodaniu Fluttera do Androida. Tak. To się wydaje trochę nieprawdopodobne, zważywszy na fakt, że sam Flutter waży tam gdzieś 5-6 mega. Ale to... po Progardzie. Okej, okay. Tak. Ten Progard jest tutaj problematyczny. Okay. Tak, tutaj niestety nie ma zdefiniowanych tych rulesów. Są. 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 Ja zmniejszyłem do 7 mega w Rulesie. Nawet gdzieś na ich stronie to jest, ale może być leciutko ukryte. 4-5 programów. Myślę, że to jest pomysł na blog post, żeby było łatwo googlować. Tak, no ja tego nie znalazłem. No. Podejrzę ci, jak byłoby super. Okay. Czyli jeżeli to dodamy, to prawdopodobnie będzie dużo mniej, no ale ja walczyłem bez tego, no i nie było tak super.